No hej, dzisiaj byłam na zakupach z koleżanką i chciałam się pochwalić mojej mamie, że znam taki fajny sweterek. No to do niej zadzwoniłam, a ona mówi do mnie tak: Emilka, wracaj szybko do domu. Ja się tam, czemu? Co się stało? Nie wiem, nie wiedziałam, co się dzieje. A ona do mnie: bo kupiliśmy ci nową kamerę. Znaczy no, kamerę, bo nawet starej nie miałam. Kupiliśmy ci kamerę, więc... Tak, dostałam w końcu kamerę, czekałam na nią już. Och, już dawno, taki długi czas, aż kilka tygodni. W każdym bądź razie tak, ale w końcu mi ją kupili. I nie umiem się obsługiwać jeszcze, bo dosłownie przed niedawno wróciłam do domu, jeszcze w ogóle wyglądałam jak nie wiem. Więc po prostu usiadłam tam, obejrzałam tylko mniej więcej tak z wierzchu, jak ona wygląda i w ogóle, no i postanowiłam, że się nagra. Chciałam się pochwalić, co kupiłam dzisiaj na zakupach. Nie jest to dużo rzeczy, ale bardzo mi się podobają. Głównym celem naszych zakupów był sklep Primark. Jest to naprawdę fajny sklep. Ubrania są dość niskiej ceny w porównaniu z innymi sklepami. I chociaż może ubrania nie są jakiejś dobrej jakości, ale czasami naprawdę warto pójść i się rozejrzeć, bo można trafić na coś naprawdę fajnego. My poszliśmy tam głównie ze względu na to, że jest duża, bardzo ładna kolekcja sweterków, a na to polowałam. Więc w sumie pierwszym sweterkiem jest... Ojejciu. Taki bardziej kardigan. Już pokażę. O, taki sweterek. Nie wiem, czy cokolwiek widać, raczej tak. Ma kieszenie, tym mnie urzekł, on wygrał od razu, bo ma kieszenie, jest puszysty. Puszysty badzio. I jest, no nie wiem, po prostu planuję go nosić nawet zamiast kurtki w sumie, o ile nie będzie padać, jak będzie padać, to nie, ale jest naprawdę fajny. Drugi sweterek. Jest taki o, z wykrzykniczkiem. I jest tak, no troszkę zapas. Miałam dylemat między tym sweterkiem, a takim, z takim króliczkiem, ale koleżanka stwierdziła, że ten mi bardziej pasuje i podkreśla, nie wiem, co mi podkreśla, coś mi podkreślał. I w każdym razie stwierdziła, że on jest ładniejszy od tamtego, więc go wziął. Szkoda mi króliczka, bo też był ładny. I oba te sweterki były po 14 funtów, czyli wydałam na nie 28 funtów. No cóż. I jeszcze, przed samym wyjściem, kupiłam sobie już przy samym wyjściu do sklepu rękawiczki takie z pandą. O, stwierdziłam, że są za słodziutkie i musiałam je wziąć. I kosztowały 2 funty. Więc w sumie wydałam troszkę pieniążków dzisiaj na 3 rzeczy, wow. Ale warto było, bo te sweterki mi się podobają. Znaczy, prawdopodobnie jutro już będę mniej zadowolona z ich wyboru, ale na chwilę obecną bardzo jestem zadowolona. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia niedługo, pa!